70 lat to już jest jakiś czas. Patrzymy wstecz, spoglądamy na tę przeszłość i ona napawa nas dumą, bo przecież bardzo wielu absolwentów zasiliło szeregi duchowieństwa, duchowieństwa, które pracuje w różnych diecezjach i w Polsce, i za granicą. Jest absolwent biskup Dariusz Kałuża, który pracuje na Papui Nowej Gwinei. No i wielu absolwentów, którzy nie wybrali drogę życia kapłańskiego, ale są przykładnym laikatem w Kościele. Większe seminarium jest takim, bym powiedział, domem, który jest przedłużeniem domu rodzinnego. Dlatego kiedy dzisiaj kryzys jest rodzinny, kryzys ojcostwa przede wszystkim, czy macierzyństwa, to wtedy akurat to przygotowanie poprzez niższe seminarium po to, żeby później zdobywać jeszcze głębszą dojrzałość i wewnętrzną, i tą misyjną wobec rodzin, to jest właśnie zadanie i to jest moja nadzieja, że niższe seminarium przygotuje nam grunt dla przyszłych głębokich i wiernych do końca powołań kapłańskich. Gromadzimy się na uroczystym dziękczynieniu za 70 lat działalności niższego seminarium duchownego w Częstochowie. W 1951 roku biskup Zdzisław Goliński powołał seminarium duchowne diecezji częstochowskiej, Wydział Przygotowawczy w Częstochowie. Tak brzmiała wówczas nazwa niższego seminarium. Bezpośrednim celem Wydziału Przygotowawczego było przygotowanie kandydatów do studiów filozoficzno-teologicznych w seminarium diecezji częstochowskiej w Krakowie. Później w duchu Soboru Watykańskiego II zmodyfikowano ten cel, mówiąc o pielęgnowaniu zalążków powołania, tak aby wychowankowie w sposób wolny mogli rozeznać swoje powołanie i odpowiedzieć na Boży dar, podejmując formację życia kapłańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym. Inni absolwenci, pozostając w stanie świeckim, podejmują ważne zadania w Kościele i społeczeństwie. Dlatego dzisiaj dziękujemy za wszelkie dobro, które dokonało się w 70-letniej historii tej szkoły. Nasze dziękczynienie biegnie przede wszystkim do Boga, wyśpiewując radosne Te Deum. Ciebie, Boga, wysławiamy. Tobie, Panu, wieczna chwała. To jest bardzo, bardzo wychowanie katolickie, wychowanie patriotyczne i wychowanie przygotowujące nowe powołania kapłańskie. A więc jest to formacja najbardziej aktualna w współczesne czasy, gdzie jest wielka laicyzacja, hedonizm, konsumpcja i uzależnienie od mas mediów. Tu właśnie wychowane są postawy prawidłowe młodych, przyszłych młodzieńców. Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali, skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko? I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Młodzież ma różne rozterki, pytania, na które ciężko znaleźć odpowiedź w zwykłym świecie, a tutaj jesteśmy wspólnotą. Uczymy się w tej wspólnocie i żyjemy, więc możemy z sobą porozmawiać, możemy udać się do księży prefektów, księdza rektora z ciężkimi pytaniami. Na pewno dostaniemy na nie odpowiedź, a jak nie odpowiedź, to wskazówki, jak na tą drogę odpowiedzi dojść. Ktoś, kto przychodzi i przekracza
próg niższego seminarium, to wie, że jest to miejsce na formację, a formacja bez wspólnoty, bez związania jakiegoś wzajemnego poświęcenia dla siebie nie jest możliwa. Ale tego uczymy się również w domach rodzinnych, kiedy patrzymy się na ojca czy matkę w ich służbie, nawet bezinteresownej, a nie tylko to, co my możemy od nich otrzymać albo to, co my możemy im dawać. Tego rodzaju być albo mieć jest dzisiaj szczególnym wyzwaniem i dlatego starajmy się, żeby te nasze środowiska, zarówno rodzinne, jak i formacyjne, seminarium niższego czy wyższego, były wychowywaniem ludzi ku być sobą wobec Boga i być sobą dla innych. W jubileuszowym liście na progu trzeciego tysiąclecia Jan Paweł II pisał: pragnę, abyśmy doświadczyli na sobie i jeszcze mocniej uwierzyli, że klucz, ośrodek i cel całej ludzkiej historii znajduje się w Jezusie Chrystusie. I zarazem uświadomili sobie, że Kościół idzie krok w krok za każdym człowiekiem i przeżyli, że każda z miar czasu jest nasycona zbawczą obecnością Boga i zbawczym Jego działaniem. To w tym samym duchu wiary chcemy odczytywać pewne dane statystyczne, że przez cały okres 70-lecia liczba absolwentów niższego seminarium duchownego w Częstochowie sięga 1119 osób, w tym 408 księży, a w archidiecezji częstochowskiej 260. Dlatego wołamy słowami aklamacji przed Ewangelią: Pan przez wszystkie dni niech będzie błogosławiony. Bóg, który nas dźwiga co dzień, zbawienie nasze. Trzeba dbać o te drobne rzeczy, być wierny w drobnych rzeczach i to jest taka mała iskierka, która może później prowadzić do wielkich rzeczy. Tak jak powiedział papież Franciszek w orędziu na Światowy Tydzień Modlitw do Powołania, nie wolno nam się zniechęcać, nie wolno nam się zamartwiać, trzeba patrzeć z radością, z nadzieją w przyszłość. To jest etap drogi do rozpoznawania. A druga rzecz to jest bardzo ważne zadanie już towarzyszenia tym, którzy odczytują głos powołania, dlatego że studia, a później formacja, ona ma też kolejne etapy poprzez czy posługi lektora, akolity, diakonatu, ale to wszystko zmierza ku kapłaństwu jako inicjatywie przede wszystkim Boga i dlatego ten wysiłek ludzki jest niewątpliwie rozłożony na różne etapy i niższe seminarium ma swój sens i bardzo się cieszę, że jest jedynym jak do tej pory ocalałym na terenie Kościoła polskiego i na ziemi polskiej. Módlmy się o nowe powołania do służby Bożej w kapłaństwie i życiu konsekrowanym, aby nie zabrakło ludzi ofiarnych, odważnych i dobrych, którzy zostawią wszystko i pójdą za Chrystusem jako świadkowie Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wspólnotę niższego seminarium duchownego archidiecezji częstochowskiej, za przełożonych, nauczycieli, pracowników, alumnów i ich rodziny, za absolwentów oraz za wszystkich dobroczyńców, aby wiernie trwając przy Bogu, cieszyli się Jego opieką i błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. To już 70 lat, kiedy nasza niezwykła szkoła wychowuje kolejne młode pokolenia ludzi w tradycji, budując, myślę, że wspaniałe osobowości, też dobrych kapłanów. Nasi prefekci starają się nam cały czas dawać ich jako przykłady, no ponieważ byli w takim samym wieku jak my, kiedy przychodzili do szkoły i tak naprawdę stali się wspaniałymi ludźmi i my też tak możemy. Tylko właśnie musimy się wychowywać w tej tradycji, które pomagają nam obowiązki czy nauka i właśnie nasi przełożeni, którzy tego pilnują, żebyśmy dobrze
rozpatrywali swoje powołania do życia czy do kapłaństwa i też wypełniali swoje codzienne obowiązki, żeby wzrastać jako człowiek, zwykły człowiek. Jestem wpisany w tą tradycję, niezwykłą tradycję. Są tutaj wielcy ludzie. Przede wszystkim tutaj można zasłynąć biskup Kałuża, który jest absolwentem niższego seminarium. I pragnę też mówić o tym seminarium, by ta szkoła przetrwała jak najdłuższy okres czasu, no bo takiej drugiej szkoły się nie znajdzie w Polsce i na świecie. Przyszłość jest niełatwa, ale pełna chrześcijańskiej nadziei. Jest to wyzwanie. Nie możemy rezygnować, nie możemy się zniechęcać, bo przecież przyszłość Kościoła, przyszłość misji Kościoła zależy od tego, czy będziemy mieli kapłanów, czy będzie miał kto sprawować Eucharystię. I dlatego też w niższym seminarium pokładamy nadzieję w młodzieży, która puka do drzwi niższego seminarium. No i zapraszamy w tym roku znowu. Bóg Ojciec, który was zgromadzi w dniu świętego Józefa, patrona naszej wspólnoty, niech was otoczy swoją opieką i zachowa was w pokoju. Amen. Jezus Chrystus, który ukazał świętym Józefie moc swojej łaski, niech was uczyni wiernymi świadkami Ewangelii. Amen. Duch Święty, który prowadził wybranych do niebieskiej Ojczyzny, niech was obdarzy swoimi darami. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.